Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy dzisiaj propozycji Urzędu Marszałkowskiego w zakresie nowej perspektywy finansowej. Ja proszę o rozłożenie roll-upu, ponieważ chciałbym zwizualizować to, o czym chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć. Państwo przedstawili dzisiaj dwie propozycje utworzenia osi w zakresie nowej perspektywy. Osi Ponidzie i osi Regiony Uzdrowiskowe. Uważam, że te dwie osi powinny zostać połączone w jeden projekt, ponieważ ten projekt powinien mieć charakter regionalny. Ja tutaj bym dodał jeszcze region uzdrowiskowy, ale region uzdrowiskowy, turystyczny i prozdrowotny. Połączenie tych dwóch osi daje gwarancję tego, że region Ponidzia zacznie się właściwie rozwijać, wykorzystując ogromną synergię potencjału, jaki posiada. Busko-Zdrój to bardzo silne ośrodki uzdrowiskowe, Solec-Zdrój. Na bazie tego musimy rozwijać dalsze możliwości około uzdrowiskowe. Turystyka, turystyka prozdrowotna. Czym jest dzisiaj turystyka prozdrowotna? Uzdrowiskowa owszem, ale prozdrowotna. To jest ruch, to jest sport, to jest spa, to są dodatkowe elementy, to jest kajakarstwo, takie jak ma możliwości Pińczów. Mówiliśmy tutaj o Morzu Pińczowskim, sporty wodne, rekreacja. To wszystko może powodować, że nasz region będzie się bardzo silnie rozwijał. Kazimierza Wielka, gminy, które tutaj również są sąsiadujące. My powinniśmy nasz region rozwijać w trzech elementach, w trzech aspektach. Bardzo silnym uzdrowiskowym, turystyki prozdrowotnej, czyli wykorzystanie całego potencjału turystycznego, wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie posiadamy dzisiaj, Nida, jeziora, możliwości związane z uprawianiem sportów, kajakarstwo, ścieżki rowerowe, inne sporty związane z prozdrowotnym trybem życia, czy pobyt nawet w naszym regionie. Oraz trzecia kwestia to kwestia żywności regionalnej, która również będzie wspierać ten charakter naszego regionu. Proszę pamiętać, że tuż za granicą Buzka, czyli terenu w osi uzdrowiskowej, mamy miejscowość Chrobesz, który ma gigantyczne tradycje, który może uruchomić kierunki hipoterapii połączeniu z Michałowem, ze Stadniną Koni, który może wybudować, stworzyć nam centrum logistyki, dystrybucji żywności, produkcji żywności w naszym regionie, która również będzie wykorzystywana w uzdrowiskach i w potencjale gospodarczym, który, tak jak mówił pan dyrektor uzdrowiska Wojciech Lubawski, ma potencjał do tego, żeby stworzyć tam instytut rehabilitacji, pierwszy w Polsce instytut rehabilitacji, instytut terapii, instytut hipoterapii. To wszystko stworzone, zebrane w całość daje nam gigantyczne możliwości rozwojowe. Proszę pamiętać o infrastrukturze. Będziemy mieli niedługo nowoczesną, silne połączenie kolejowe, które będzie łączyć Kielce, Warszawę, Busko, Tarnów, wreszcie na południe Polski do Nowego Sącza. Ale uważam, że przyjęcie takiej strategii, bo oczywiście ujęcie całego obszaru w osi, to jest początek. W ramach tego osi będziemy chcieli opracować całą strategię rozwoju, gdzie samorządy przedstawią swoje możliwości, gdzie określą, jakie potrzeby mają finansowe. Bo to jest infrastruktura, bo to są inne elementy również, około uzdrowiskowe. I cały region wtedy będzie bardzo silnie przyciągał, ponieważ będzie stwarzał gigantyczne możliwości nie tylko uzdrowiskowe, ale będzie sprowadzał również do nas turystów. Rozmawialiśmy niedawno tutaj i z burmistrzem Pińczowa, i z panem prezesem, i z panem radnym Maciejem Gawinem. Lotnisko, aeroklub w Pińczowie. No dziś jest to aeroklub, ale kto powiedział, że za kilka lat, mając tak silny ośrodek, aeroklub, który ma dzisiaj wszystkie pozwolenia, nie stanie się małym lotniskiem pasażerskim, które mogłoby obsługiwać ten region w zakresie turystyki uzdrowiskowej i nie tylko. My musimy przyjąć ten obszar jako wizję rozwoju części naszego województwa, połączyć jego charakter uzdrowiskowy z turystycznym, z rekreacyjnym, z tymi gigantycznymi możliwościami, które tu dzisiaj posiadamy i nie rozbijać go na część osi Ponidzie, część osi uzdrowisko. To wszystko już musi razem pracować i mieć swoją markę. Ja tak uważam, jeżeli Państwo podzielają ten pogląd,
Przygotowałem tutaj dzisiaj dokument, który chciałbym złożyć na ręce Państwa, skierowany do Andrzeja Będkowskiego, który uwzględnia wszystkie te elementy, łącznie z tą propozycją i również z wizualizacją wstępną. To zachęcam do tego, żeby również złożyć swój podpis pod tym dokumentem, a jeżeli nie, to oczywiście mogę go jeszcze Państwu rozesłać i zastanowić, pochylić się nad tą koncepcją. Oczywiście zachęcam i uważam, że te kierunki rozwoju dadzą nam gigantyczne możliwości, ponieważ nie możemy wtedy, nie wykluczamy żadnej z gminy, żadnego z powiatu z pozyskiwania środków, które umożliwiają rozwój w tym obszarze, w tym charakterze, związany z tworzeniem miejsc turystycznych, zdrowotnych, miejsc o charakterze, który będzie przyciągał również naszych turystów. Tutaj na przykład mam na myśli Pińczów, który ma też bardzo poważne plany dotyczące budowy zbiornika, jeziora, czyli takich elementów, które są ważne z punktu widzenia turystyki, zwykłej turystyki, a które mają oczywiście charakter prozdrowotny. Więc wykluczenie dzisiaj Pińczowa z osi uzdrowiskowej będzie blokowało też te możliwości, które mają charakter prozdrowotny i są ważne dla naszego regionu. Bardzo dziękuję. I składam oczywiście tutaj na ręce Pana stosowne dokumenty.